Witam serdecznie na moim kanale. Zbliżamy się do centrum. W ogóle co ciekawe, to zauważyłem, że na mapie Gronau jakby miało dwa centra. Dwa centra ma. Jest jakby dosyć rozłożone w terenie to miasto. Jest taki trochę szok dla mnie, bo przyjechałem tutaj z Warszawy, z dużej metropolii. Wszystko takie miniaturkowe się wydaje, chociaż nie powinienem się dziwić, mieszkając wcześniej w Piasecznie, ale mimo wszystko człowiek do luksusu przywyka. No ale tak to mniej więcej wygląda, tam jeszcze będzie więcej ciekawych budowli, podejrzewam, bo coś zza drzew zauważyłem, że jest jakaś stara budowla. O, pójdziemy sobie tędy, tutaj coś ciekawego się tutaj dzieje. O, tu mamy przykład takiej budowli, jednej z tych starszych, chyba historycznych. Tu mamy następną. Wiecie, to budownictwo mi tu przypomina trochę Gliwice, trochę Zabrze. Coś w ten deseń. Tutaj mamy centrum. Taki Marktplatz albo coś w tym stylu. O, tu mamy takie insygnia jakieś. Elegancko. Cisza, spokój. Nikomu się nie spieszy. O, już za drzew widać wieżę kościoła. Gronau nie jest takie znowu nowe miasto, bo to z tego co czytałem, to chyba sięga do XIV wieku. Tu chyba powstało albo biskupstwo, albo po prostu parafia osobna i wokół tego kościoła, katedry. Zaraz się dowiemy dokładnie, jaki status ma ta świątynia. Zaczęło rozrastać się miasto. O, tak wygląda tutejsza zabudowa w nowocześniejszym wydaniu. Przystanek autobusowy. Pan chyba zgłodniał. Tak. To jest jakby ścisłe centrum miasta. Jest jeszcze drugie, pójdziemy później do drugiego centrum, tylko że ono jest oddalone tak z 5 km od domu. Wczoraj nie dałem już rady. Byłem zmęczony po podróży. Zresztą zaczęło padać, nie byłem przygotowany. Zimno było jak cholera. Stwierdziłem, że sobie daruję i poświęcę dzisiaj dzień na to. O, patrzcie, jaka piękna wieża. Coś cudnego. Ale ładna. Nie, no tutaj to się zaczyna ciekawie robić, panowie i panie. Tutaj to już się zaczyna robić ciekawie. Proszę bardzo. Tutaj jakiś taki się... No tutaj to centrum faktycznie. Elegancka zabudowa. Ups. No proszę bardzo, nowoczesne budownictwo tutaj. Znaczy nowoczesne, to pewnie stare, tylko unowocześnione. Das müssen Sie mal schön fotografieren. Das aussieht wie Katastrophe. O, pan powiedział mi chyba, że muszę to koniecznie sfotografować, bo jest ładne. I tak też zrobię. Proszę bardzo. Jakie ładne budynki. Jakieś remonty przeprowadzają. O, tutaj już się wynurza zza budynku piękny kościół. Zaraz może będzie jakaś informacja na jego temat. O, wykopy. Dzieje się w mieście, dzieje się. Tereny podmokłe dosyć. No to nisko nad poziomem morza. Ale za to piaszczysty teren dosyć. Także nie jest aż tak tragicznie. O, proszę bardzo. Patrzcie na tą krasotę. Teraz zobaczymy, co dalej tutaj możemy zobaczyć. O. Patrzcie. Czy to nie jest cudne? Piękne to jest. Zobaczcie. Trochę na zły
czas trafiłem, bo tutaj remonty prowadzą, ale i tak pięknie to wygląda. Może będzie jakaś tablica upamiętniająca, to sobie poczytamy. O! 15 po. Proszę. Prosiaczek. I co my tu mamy? NZ dla in Egypten. Coś tam, nie wiem. Antonius de Agose. O, zobaczcie. Antoniusz Wielki? Chyba. Taki duszpasterz. Proszę bardzo. Nie wiem, może był świniopasem przy okazji? Nie mam pojęcia. Zaraz przeczytamy, zobaczyć jak tam ten mój niemiecki wejdzie. Den Amen ein kosmetiga helfer in der Not. Den mächtigen seiner Zeit ein kluger Ratgeber. Kämpfer gegen Mensch. Schwächen und siegte Patron. Coś tam walczył, ale trudno mi jest to. Schwein, T-Kreuz, Glocke, Buch. Aha, atrybuty, tak? Czyli świnia, księga, krzyż w kształcie litery T, dzwonek. To są jego atrybuty. Tak. No proszę bardzo. A na temat kościoła może się coś dowiemy? Tu jakiś napis jest. Ciężko było rozczytać tamte, to jakieś może po staro niemiecku pisane było, nie wiem. O. Rono. Antonulo. Takie piękne drzwi. Patrzcie jaki lampion, super. O, wygląda to bardzo ładnie. Dobra, przejdę się trochę dalej i zrobimy dalszy wciąg.